znowu ten sam subwoofer od tego zestawu kina domowego firmy Sony. Tym razem głośnik wykręcony z obudowy. Trochę się magnes zarżał po ostatnim tyraniu. Parametry, jak widać, ich nie widać, bo ich nie ma podanych. Obudowa drewniana, usztywniana. Długi bas reflex. Ten odłączony. Patent mam. Oto ten mój patent. Głośnik przykręciłem odwrotnie. Podłączyłem go. To nie jest, powiem szczerze. Walkman spadł mi z półki. Się rozwalił dosłownie. Płyty nie chcą z subwoofera spać, ale Walkman już normalnie się obudowa otworzyła. Będzie działał. W sumie gorsze upadki w swoim życiu przeżyła. On gdzieś ze... Z 91 jest. Sam nie wiem. Się wyłamało. No jasne, że tak. Dobra. Walkman śmiga. Subwoofer też. No 20 cm. Moc trochę mi się wydaje mała tego amplitunera, ale głośnik daje jak trzeba. Teraz ucichł, a nie, komputer mi ześwirował się, że od basu aż lata po tym. Niezłe jaja.
się płyta kręci zaczęła. Dosłownie. Kina domowego, bo ciche na początku było. Samsung był głośniejszy. Samsung raz na filmie był, ale nawet nie odpalony był. Pod za RXD7, RXD5 poszedł. To jest dopiero słaba wieża. Czy głośniki ma fajne, ale wzmacniacz jest cichy. Ajwe, chcę kupić tą, co mówiłem kiedyś, XHA1000. I chyba to zrobię, bo magnetofon CD jest, bo to nagrywanych nie czyta. Amplituner. Niestety tak jest. No stare, to jest 2001 rok gdzieś. Niestety tak. Nic na to nie poradzę.